Dzień dobry. Ludzie spytali Pana Jezusa o to, co jest najważniejsze do wykonania dla ludzi, aby wykonywać wolę Bożą. Czytamy o tym w Ewangelii Jana, 6 rozdział, 28 do 29 wersetu. Wtedy zapytali Go, cóż mamy robić, abyśmy wykonywali dzieła Boga? Odpowiedział im Jezus, to jest dzieło Boga, abyście wierzyli w tego, którego On posłał. Podobną myśl powtarza wiele lat później uczeń Pana Jezusa. Znajdujemy to w pierwszym liście Jana, 3 rozdział, 23 werset. A to jest Jego przykazanie, abyśmy wierzyli w imię Jego Syna, Jezusa Chrystusa i miłowali się wzajemnie, jak nam przykazał. Czyli widzimy, wolą Bożą jest uwierzyć w Pana Jezusa Chrystusa. Wolą Bożą jest wierzenie w imię Pana Jezusa Chrystusa. Wolą Bożą jest uwierzyć Panu Jezusowi Chrystusowi. I czytamy o tym w wielu miejscach. Jedno z takich miejsc to jest znowu z Ewangelii Jana, 1 rozdział, 11-12 werset. Do swej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli, lecz wszystkim tym, którzy go przyjęli, dał moc, aby się stali synami Bożymi, to jest tym, którzy wierzą w Jego imię, którzy są narodzeni nie z krwi, ani z woli ciała, ani z woli mężczyzny, ale z Boga. Podobne znaczenie mają słowa również wypowiedziane przez Pana Jezusa w 3 rozdziale Ewangelii Jana. Tutaj czytamy. 3 rozdział Ewangelii Jana od 15 wersetu. Aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że dał swego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Bo Bóg nie posłał swego Syna na świat, aby potępił świat, lecz aby świat był przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie będzie potępiony, ale kto nie wierzy, już jest potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. I pod koniec tego rozdziału trzeciego również słowa Pana Jezusa mówią następującą treść. Ojciec miłuje Syna, to jest 35 i 36 werset. Ojciec miłuje Syna, i wszystko dał w Jego ręce. Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne. Ale kto nie wierzy Synowi, nie ujrzy życia, lecz gniew Boży zostaje na nim. A także 5 rozdział tejże Ewangelii, 24 werset. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, to mówi Pan Jezus. Kto słucha mojego słowa i wierzy temu, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie będzie potępiony, ale przeszedł ze śmierci do życia. Te i wiele innych podobnie brzmiących obietnic znajdziesz w Piśmie Świętym, dlatego czytaj codziennie Biblię, Pismo Święte, Słowo Boże. Jeśli chcesz otrzymać bezpłatnie egzemplarz Biblii, to możesz napisać SMS-a pod numer 739-089-088. Podaj tam twój adres, na który chcesz mieć wysłany egzemplarz bezpłatny Biblii. Dopóki będą Biblie dostępne, to bardzo chętnie się nimi podzielę. Także jeżeli masz życzenie, możesz zamówić tego typu kalendarzyki. Jak widać, tutaj jest z jednej strony werset, albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swojego jedynego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Jest to cytat z Ewangelii według Jana, 3 rozdział, 16 werset. A tutaj mamy tegoroczne hasło, lepsza nadzieja. Lepsza nadzieja i lepsza nadzieja jest opisana następującymi wersetami. Ja wiem, jakie myśli mam o was, mówi Pan. Myśli o pokoju, a nie o niedoli. Syn Boży, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie.
Pan okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania. Krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne. Kto zaś nie wierzy Synowi, nie ogląda życia wiecznego, lecz gniew Boży ciąży na nim. Są to cytaty z takich miejsc Słowa Bożego. Księga Jeremiasza 29:11, list do Galacjan 2:20, drugi list Piotra 3:9, pierwszy list Jana 1:7, Ewangelia według Jana 3:36. Tak jak wspominałem, możesz bezpłatnie otrzymać Biblię, w której te miejsca będziesz mógł sobie przeczytać w kontekście zarówno ze Starego, jak i Nowego Testamentu. Jeśli życzysz sobie otrzymać bezpłatny Nowy Testament, sam Nowy Testament, także możesz napisać SMS-a na numer 739-089-088, podając tam adres, na jaki należy dokonać wysyłki. Jeżeli masz życzenie otrzymać Nowy Testament innego tłumaczenia, to jest tak zwana zrewidowana Biblia Gdańska, wydawnictwa Trinitarian Bible Society, to także jest to możliwe. Jeszcze posiadam trochę egzemplarzy. Również możesz bezpłatnie je otrzymać. I jest to jak najbardziej możliwe. Dlatego zachęcam do kontaktu. Jeżeli jesteś miłośnikiem starego przekładu Biblii Gdańskiej z 1632 roku, to także parę egzemplarzy jest jeszcze dostępnych i możesz tą samą drogą, pisząc SMS-a na numer 739-089-088. Także są dostępne kalendarze na rok 2023. One posiadają taką konstrukcję, że na każdy miesiąc jest jeden werset. Jak widać, w styczniu mamy werset: wszak Chrystus, gdy jeszcze byliśmy słabi, we właściwym czasie umarł za bezbożnych. Jeśli chodzi o luty, to w lutym jest to werset, aby każdy język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Kolejny werset, który mamy w marcu, to jest werset, który brzmi: albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was, Boży to dar, nie z uczynków, aby się ktoś nie chlubił. Także w kwietniu jest taki werset, który również dotyka kwestii najważniejszej. Pan Jezus powiedział: pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. To jest cytat z Ewangelii Mateusza 11:28. Także jeśli chodzi o maj, to w maju mamy również cytat dotyczący kwestii zbawienia. Krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od każdego grzechu. Pierwszy list Jana, pierwszy rozdział, 7 werset zawiera ten cytat. Te wszystkie fragmenty możesz przeczytać w bezpłatnie dostępnej u nas Biblii, którą możesz zamówić, pisząc na numer 739-089-088, podając twój adres, na jaki chcesz, żebyśmy dokonali wysyłki. Jeśli chodzi o czerwiec, następujący werset mamy tutaj. Jezus powiedział: ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Jest to cytat z Ewangelii według Jana, 11 rozdział, 25 werset. Także mamy, jeśli chodzi o kolejny miesiąc, lipiec, następujący cytat: albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swojego jedynego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Jest to cytat z 3 rozdziału Ewangelii Jana, 16 werset. Także mamy w sierpniu taki cytat:
A jak postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd, taki Chrystus raz był ofiarowany, aby zgładzić grzechy wielu. Jest to list do Hebrajczyków zacytowany, 9 rozdział, 27 do 28 wersetu. Więc zachęcam, żeby się zaopatrzyć w tego typu kalendarz do rozdawania Twoim przyjaciołom, którym chcesz przekazać Słowo Boże w takiej pięknej, atrakcyjnej formie, z obrazkami, z widokami z przyrody. Także mamy cytat na wrzesień. Cytat na wrzesień. Pan Jezus powiedział: ja jestem droga i prawda i życie. Nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. Ewangelia Jana, 14 rozdział, 6 werset. Również jeżeli chodzi o kolejny miesiąc, w październiku mamy fragment ze Słowa Bożego, który zapowiada: nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez Niego zbawiony. To jest Ewangelia według Jana, 3 rozdział, 17 werset. I mamy również w listopadzie piękny fragment ze Słowa Bożego. I ten listopadowy cytat jest następujący. Syn Boży mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. List do Galacjan, 2 rozdział, 20 werset. A także, jeśli chodzi o grudzień, w grudniu również mamy wspaniały cytat. Ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość życia. Ewangelia Jana, 8 rozdział, 12 werset. Tego typu kalendarze, jeżeli masz życzenie, możesz zamówić bezpłatnie. Są dostępne w ograniczonej liczbie, więc im później się skontaktujesz, tym mniejsza szansa, że jeszcze coś zostanie. Więc zachęcam do podania adresu i mniej więcej jakie masz życzenie co do ilości. Powtarzam, numer 739-089-088. Serdecznie zapraszam do zamawiania bezpłatnej Biblii i bezpłatnych kalendarzy. Z Bogiem.